kocham pana, panie Sułku. Odcinek 215. Mniej więcej tak. Przed paroma dniami biegał pan, panie Sułku, jak oszalały po pokoju. Widocznie miałem jakiś konkretny powód. Oczywiście, że pan miał. Byłem po prostu, cholera jasna, psia krew, biegaczem. I to sprinterem. Ale nie murzynem. No nie. Chociaż murzyni biegają najszybciej. No tak. No i co było dalej? Dalej było tak, jak można było przedtem przewidzieć. Wypieprzyłem się w końcu na mordę, tak? Oj tak, upadł pan i bardzo boleśnie się pan poobijał. I wtedy przypomniałem sobie nagle, co powiedział Gajowy Marucha, kiedy się przewrócił koło restauracji. Nie wiedziałam, że wtedy Gajowy coś powiedział. Bo prawie nie było słychać. Aha. Ale kiedy dzielnicowy pochylił się nad nim, usłyszał przytłumiony szept Maruchy. No, no, umieram z ciekawości. Widzę. No, co wyszeptał Marucha? Zanim na dobre zasnął, powiedział w ten sposób. Gdyby człowiek wiedział, że się przewróci, to by się położył. Jakie to mądre swoją drogą. Prawda? Prawda. Aha. Co aha? Nareszcie wszystko rozumiem. Co pani rozumie, bo nie rozumiem? Pana dziwne zachowanie od czasu, kiedy pan się przewrócił jako sprinter. Byłem bardzo szybki. Bardzo, ale od czasu, kiedy pan się wywalił, już pan taki szybki nie jest. Tylko trochę wolniejszy, tak? O wiele wolniejszy. Pan przecież w zasadzie od tej pory leży. Na łóżku. I prawie się nie rusza. Zgadza się. Boi się pan, żeby się pan nie przewrócił, panie Sułku kochany, prawda? Cicho. W tej pozycji trudno się przewrócić. O tak, to święta prawda. Chociaż nie, można się przewrócić. Choćby na drugi bok. Tak, ale to nie to samo, co wypieprzyć się na ryło. Pewnie, że nie to samo. Powinien pan się jak najczęściej przewracać z boku na bok, panie Sułku jedyny. Cicho. Po co? No chociażby po to, żeby nie mieć odleżyn od leżenia. Długo zamierza pan tak leżeć? Jeszcze nie wiem, to zależy. Od czego z grubsza? Od niczego. Aha, nie rozumiem. Ja też, tutaj zresztą nie ma niczego do rozumienia. A moim zdaniem każde najmniejsze nawet coś zależy od czegoś. Bardzo możliwe. A to wszystko to razem do kupy jest bardzo dziwne. Ale co? Wszystko. To niech pani tylko spojrzy. Na pana czy przez okno? Na mnie. No i co? Widziała pani? Nie. No to jeszcze raz. Niech pani patrzy uważnie. Patrzę. No i co? Szczerze? Szczerze. No nic. Jak to nic? No normalnie nic. No nic się nie dzieje. A ręka? Pana czy moja? Pana. To znaczy moja. Co pana ręka? Unosi się. Do góry. Aha, no i co? I opada. W dół. No tak. Co pani o tym myśli? A co niby mam myśleć? Jaki ma pani do tego stosunek? Czy to nie wydaje się pani dziwne? Nie. Dlaczego? No podnosi pan rękę do góry, a następnie pan ją, panie Sułku kochany, opuszcza. Czyli robi pan rzecz najzupełniej normalną, a wymaga pan, żeby ją traktować jak coś nadzwyczajnego. Bo to jest niesamowite. Nie podzielam tego poglądów. W każdym razie dla człowieka patrzącego na to trzeźwo, z boku, tak jak ja, wygląda to normalnie, żeby nie powiedzieć banalnie. Ja pani dam banalnie. No przepraszam, ale zdania nie zmienię. Ja pani nie zmienię. I po co się tak droczyć? Nie lepiej, żeby pan mi powiedział wprost, o co chodzi, zamiast pana zwyczajem kluczyć, kręcić i komplikować. Widzę, że będę musiał niestety wszystko pani od podstaw wyjaśnić. Myślałem, że jest pani inteligentniejsza, panie Lizo. Widocznie nie jest. To widocznie. Nie obrażam się, bo to i tak nie ma sensu. No pewnie, że nie ma. Zawsze wychodzi na to, że i tak to ja w końcu muszę pana przepraszać za to, że pan mnie obraża. No tak zawsze wychodzi. I dlatego niech pan wreszcie powie wyraźnie, o co chodzi.
bo zaczynam się denerwować. A tego spokojnie, cholera jasna, psia krew, słowo honoru. Słucham. A o co chodzi? No podnosi pan rękę do góry, a następnie ją opuszcza. Wie. I co z tego? I wmawia mi pan, że jest w tym coś niesamowitego, pana zdaniem. Bo jest. Paraliż pan ma, czy jakieś inne świństwo? Tylko nie paraliż. No to co u licha? Nic. Tak myślałam. Nic. Cała pana tajemnica. Nic pani nie rozumie. Być może. A to jest bardzo, bardzo ciekawe zjawisko. Zjawisko, zjawisko. W dodatku zjawisko. Tak leżę i leżę. Leży pan i co? I nagle... Nagle to chyba nie. Jeżeli już, to powoli. Możliwe. W każdym razie myślę sobie, czy by tu nie podnieść ręki do góry. Bardzo ciekawe. Żeby pani wiedziała, ale jak, myślę sobie, jak to zrobić? Ma pan prawdziwe problemy. Cicho. Ręko, mówię w myślach. Aha. Jazda mi do góry i niech pani sobie wyobrazi, pani Elizo, że na taki rozkaz, prosto z mózgu, no bo niby skąd, moja ręka. Tak samo jest z lewą, jak i z prawą. A zaraz jeszcze spróbujemy z nogami i bynajmniej z głową. Ciekawe, z czym jeszcze. Prawda, że ciekawe, a ja nie mówiłem, a pani też tak umie? Jak? Tak jak ja. Prawdopodobnie tak. No to niech pani wypróbuje, no proszę bardzo. Niech się pani kładzie tutaj obok mnie i próbujmy ze wszystkim, z nogami, z rękami, z głową, z językiem. To jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemne, kiedy tak człowiek se rozkazuje, a to wszystko bez łaski, robi to, co człowiek chce. No, jazda, nogo do góry. No jej, no, no co, no kopnął mnie pan. A to noga jednaka chamka, kobietę kopać w szczękę, ręko, przywal nodze. O matko, no nie tak mocno, ty głupia ręko, bo ci noga przykopię. Nogo, przykop ręce. O matko, szpicem? Buta? Oj, strasznie pan się sam obija i sam pan siebie kopie. To nie tak, to tylko ręka wali nogę, a z kolei noga kopie rękę i tyle. W każdym wypadku pan obrywa. Tak, i tu jest właśnie jakiś błąd systemu. Chyba, że... No, to co chyba, że? Chyba, że ja nie jestem za bardzo typowy. To na pewno nie. No, w każdym razie nie za bardzo. Dziwny jestem z tym wszystkim. No, czy ja wiem? A może ze mnie, pani Elizo, jest wybryk? Dlaczego od razu aż tak? Wybryk natury, dziwoląg, okaz. A może mnie trzyma do zoo? Ale nie, no w zoo są normalne zwierzęta, poza oczywiście tym słoniem, któremu Cypis wyrwał kła, który słoniowi był przecież niepotrzebny, a Cypisowi potrzebny. A może mnie trzeba umieścić w jakiejś gablocie, żeby mnie wycieczki zwiedzały, jak pani myśli? No może. A może nie? Może nie trzeba robić z panem nic? Może, słowo honoru, cicho. Tymczasem gajowy Marucha sięgnął prawą ręką do lewego ucha. Do usłyszenia.